Kuszowie odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiono dwie istotne inicjatywy. Możliwość budowy mieszkań w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych oraz budowę posterunku policji w Piekoszowie. Pierwsza część spotkania poświęcona była programowi społecznych inicjatyw mieszkaniowych, który umożliwia budowę tańszych mieszkań z myślą o osobach, które nie kwalifikują się na mieszkania socjalne, ale nie mogą sobie pozwolić na komercyjny kredyt hipoteczny. Inicjatywa skierowana jest szczególnie do młodych mieszkańców gminy. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe polegają na tym, że jest to tanie mieszkalnictwo, tanie w budowie, tanie w wynajmie, z możliwością dojścia do własności takiego mieszkania. Więc to jest bardzo istotne, że jak mieszka się, użytkuje lokal, który dba się o niego, bo za chwilkę czy za parę lat może być naszym własnym lokalem. Wspieramy to budownictwo, jako też Polska 2050. Jesteśmy gorącymi orędownikami takiego rozwiązania. Inne sposoby, no, wydaje nam się, trochę nie są tak bardzo dobre jak dla mieszkańców właśnie tych gmin. W Świętokrzyskim mamy dobre przykłady, bo mamy dwa SIM-y. Skupiają one w sumie ponad 20 gmin. Kolejne już się zgłaszają, chcą przystąpić. No, to też potwierdza, że gminy właśnie, czyli tak oddolnie, są zainteresowane tym modelem rozwoju mieszkalnictwa. SIM-y też, trzeba podkreślić, zostały powołane ustawą z 2018 roku i jest to dobry kierunek i bardzo go wspieramy. Obecnie podczas spotkania radni Rady Miejskiej w Piekoszowie zdecydowali, że o możliwości budowy tańszych mieszkań będą informowali mieszkańców podczas spotkań sołeckich. Decyzja o tym, czy gmina przystąpi do rządowego programu SIM, czy też nie, zostanie podjęta po konsultacjach z mieszkańcami. Poseł Rafał Kasprzyk zaoferował wszelką pomoc. Drugą część spotkania poświęcono kwestii bezpieczeństwa i przywrócenia posterunku policji w Piekoszowie. Burmistrz Teresa Jakubowska poinformowała, że gmina jest gotowa przekazać działkę pod budowę posterunku i zabezpieczyć w budżecie 1,5 miliona złotych na ten cel. Myślę, że te szanse są dość duże, zwłaszcza przy tak mocnym zaangażowaniu ze strony samorządowców, pani burmistrz i państwa radnych. Na chwilę obecną tak naprawdę gmina przygotowała działkę pod tą inwestycję. Tak naprawdę uzyskała decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego terenu właśnie pod ten posterunek. Wykonała też opinię geotechniczną, czyli tak naprawdę przygotowała tą nieruchomość pod inwestycję. Wszystko teraz będzie zależało od radnych. Jeśli na najbliższej sesji podejmą decyzję o przekazaniu działki i dofinansowania, istnieje duża szansa, że Komenda Główna Policji wpisze budowę posterunku w plan inwestycji na 2025 rok. To by oznaczało, że Piekoszów miałby swój posterunek policji już na przełomie 2025 i 2026 roku.